The gods will do what the gods will do. I am counting on my friends and allies. It is we who will determine our own fate. This is what we fight for. Znaczy, pranki też są fajne. One sprawiają, jeżeli są fajne, fajne pranki, to fajne pranki, nie? Zaklęcia rzucone w walce kosztują połowę mniej. To też nie mam... Kurde, no... Ja nie mam takiej potrzeby, jakiejś koniecznie, żeby mój syn robił super ambitne rzeczy, nie? Ja mam tylko taką potrzebę, żeby on był... Żeby on miał rozum w głowie. I to problem z YouTube'em jest taki, że jeżeli człowiek jest atrakcyjny wizualnie, jeżeli potrafi mówić składnie, to może być głupi jak but. No to mówienie składnie z mądrością czasami ma niewiele wspólnego. Mówi płynnie, o tak. Może być głupi jak but i może fantastycznie sobie radzić na YouTubie, zarabiać pieniądze, nie martwić się o przyszłość, nie? I nie chcę, żeby doszło do takiej sytuacji, że on sobie świetnie radzi na YouTubie i zarabia z tego, ale w ogóle się nie rozwija, nie? Moment, w którym człowiek siada do YouTube'a, jest takim momentem, w którym bardzo ciężko pracować nad sobą. To znaczy montujemy coraz lepiej, mówimy coraz lepiej, ale nie mamy większej wiedzy o świecie, nie? Chyba że ktoś na przykład podróżnicze vlogi robi. To wtedy jeździ po świecie, poszerza horyzonty, nie? To ma sens. Ale jak ktoś ma siedzieć, grać na komputerze i robić o tym filmy na YouTubie, to możliwość osobistego rozwoju jest strasznie ograniczona, nie? I nie chcę, żeby coś takiego spotkało mojego syna. Bo to z jednej strony będzie w stanie się utrzymać, nie? I będzie zadowolony ze swojego życia, ale być może do czasu, nie? A człowiek najwięcej się uczy, najwięcej chłonie, kiedy jest młody. Z mojej perspektywy też to widzę, że coraz ciężej mi chłonąć nowe rzeczy. Bardzo rzadko sięgam po nowe gry i tak dalej. Nawet to, nie? Nawet takie banalne rzeczy jak nowe gry. A co dopiero o nowych książkach, nowe podróże, poznawanie nowych ludzi, nie? Gry też rozwijają, ale to nie jest ten rozwój, to nie jest ten taki... Wiesz, jeżeli masz jakąś wiedzę płynącą z życia, z książek, to możesz interpretować gry na wszelkie sposoby i to cię rozwija. To jest tak, im więcej możesz dać od siebie, tym więcej wyjmiesz z dzieła. Nieważne, czy to jest gra, książka czy film. Czyli w zasadzie im sam jesteś lepiej, im sam masz szersze horyzonty, tym bardziej możesz te horyzonty poszerzać grając w grę, czytając książkę czy oglądając film. Jeżeli twoje horyzonty są wąskie, to niewiele z filmu wyniesiesz, nawet jeżeli to jest jakiś wybitnie mądry film. Nie? O, chcą się przyłączyć do mnie. 6000. Można by te harpie zgarnąć, bo one są spoko. Przynajmniej te. Dobra, weźmy je. Okej. Mikołaj ma 9 lat. Ja też mam takie oczekiwania wobec... Moje oczekiwania wobec 9-latka czasami są zbyt duże może, nie? Ale to też ja nie siedzę mu na głowie i nie truję mu. Też nie jestem jakiś taki strasznie napastliwy w kwestii tego, co on powinien wiedzieć, a czego nie powinien i tak dalej, i tak dalej. Jak tydzień mija? A wiesz co, Galdarsek? Nie najgorzej. Bardzo przyjemnie. Codziennie znajduję czas, żeby trochę postreamować, posiedzieć, a to mi sprawia dużo radochy, więc jest bardzo okej. Ustawmy to tak. Kurde, nie odebrałem karawany, nie? Shit, czemu mi nie mówicie? Znaczy pewnie, żeście mówili, a ja nie zwróciłem uwagi. Będę musiał tam wrócić. Czemu zostawiłeś resztę harpii? Już chyba nie miałem miejsca. Nie, Mikołaj jest rozgarnięty. Ostatnio w ogóle dostał 6 z matematyki. I sam się uczył do sprawdzianu, byłem w szoku ciężkim. Ale to dlatego, że znalazł stronę w internecie, w której nauka matematyki przypomina granie w gry. I strasznie przy tym dużo siedzi. To jest... To się nazywa Matlandia, jakby ktoś był ciekaw. Co ty potrafisz? Jakie ty masz umiejętności? Potrafisz coś specjalnego? Morale, inicjatywa i tak dalej. Co tu jest? Regeneracja. O, okej. Dobra, jakieś... Na razie niech sobie tutaj postoi.
No to wiem, skoro mi umknęło, to wam też mogło umknąć to, że nie wziąłem tych jednostek. No wiem, że się będzie buntował, wiem, no zobaczymy, no jeszcze trochę mam nadzieję przed nami. Nie, to bardzo dobrze, że się uczy po swojemu, pewnie, że tak. W PUBG na pewno pogramy po aktualizacji, na pewno, no. Czasami nie mogę, kurde, na te takie detale tutaj utrafić, żeby je zabrać. I muszę teraz tam wrócić, kurde, no ale to... Gdzie mi się spieszy, nie? Czy ogląda przeróbki z nim w internecie? O Jezu, to są tak stare czasy, że on już nawet siebie nie poznaje na tych przeróbkach. Coś tam zerknie. Bawi go to z reguły. Nowe stworzenia. Ja nie byłem taki wielki rozrabiaka, znaczy... Powiedzmy, że byłem do szóstej klasy, trochę rozrabiałem. Ale to... Bo potem się przeniosłem do innej szkoły i już nie znałem ludzi, już tak się trochę mnie to przytemperowało. No, gratulacje, Digger. Czegokolwiek by test nie dotyczył. Moje gratulacje. Gildia... Dobra, zbudujmy te gildie złodziei. Coraz ładniejsze to miasto, co? What the heck? A, to są informacje. Takie, no dobrze. Aha, czyli tu się pojawiła taka. No dobra, dobra. Kolosa ze statystyki oblałeś? No kurde. Ja tam zaś uparty jak osioł byłem i w sumie zbytnio nic się nie zmieniło. No widzisz, ja miałem dużo zmian w życiu. Nie takich drastycznych, jakichś tragedii, bo nie o tym mówię. Ale dużo rzeczy mnie spotykało. Dobra, więcej żywiołaków w tym tygodniu. Że bardzo często zmieniałem szkoły i tak dalej, i tak dalej. To wpływa w jakiś tam sposób na człowieka. Kurde, chyba się wybiorę do... Zostawimy te wiwerny. Wybiorę się do miasta. To i tak nie jest daleko, nie? Bo tam sobie ulepszę jednostki. Strzelnica. Dobra. Wzmocnimy mur, bo czemu by nie? Umocnienia, poziom pierwszy. Nie jest żadnych strzelanin i pościgów, no ale takie miałem właśnie, że w różnych miejscach lądowałem. Nie jakoś tam strasznie odległych. Okej. Okay. Arbiter. Jakieś szaleństwo teraz, to będę miał tak potężną armię. Szok, po prostu szok. Wstać mnie jeszcze. Dobra, rekrutowałem wszystkich. Te wilki sobie zostawię jednak, niech sobie tutaj stoją. Czy coś można by było wybudować jeszcze? To by się przydało, ale za mało zasobów w tej chwili. A co tutaj? Czego więcej nie zbuduję. Dobra, Tomaszu. Podjedź tutaj jeszcze. Podzielić kuszników na pół? Nie ma powodu. Jeszcze nie teraz. Nie są mi tak zaawansowane rozwiązania strategiczne potrzebne.
Na czym to żeśmy skończyli, powiedzcie mi? No, przeszkoda. No dobrze. No dobrze. Ach, to koniec tury, okej. Wracając do podróży poszerzających horyzont, czy potrafisz wybrać jedną, która najbardziej cię rozwinęła? Wiesz co, moje podróże, ja nigdy nie miałem takich, bardziej bym stawiał na książki, nie? Jeżeli o mnie chodzi. Książki, filmy, ale... Każdy wyjazd do Stanów Zjednoczonych jakby zmienia perspektywę, bo spotyka się różnych ludzi. W ogóle rozmawianie... Pamiętam, taką miałem fajną rozmowę z Amerykanką w kopalni srebra opuszczonej. Opowiadałem jej o tym, bo my żeśmy na motocyklach jechali, to znaczy ja nie, ja jechałem w samochodzie za motocyklami, nie? Ale to była tam, to był żywioł Riders. I dosyć długo rozmawiałem z tą Amerykanką, ona opowiadała o tym, że to była emerytka, nie? Że to jest z jej perspektywy bardzo ciekawe, bo przyjeżdżają turyści do Stanów Zjednoczonych i wielu tych turystów lepiej zna Stany Zjednoczone niż ona. Że ona teraz na emeryturze jest i jeździ po Stanach, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca, do których turyści jeżdżą. I że tak naprawdę nie znała w ogóle, znała tylko swoje miasteczko, całe życie spędziła w jednym miejscu. I pomyślałem sobie, kurde, no niby Stany Zjednoczone, taki wielki kraj, tyle perspektyw, nie? A też jest tam masa ludzi, którzy gdzieś siedzą w jednym miejscu i się nie ruszają za bardzo. I tak po prostu trochę ludzi poznajesz, nie? Niektóre rzeczy są takie nieprzyjemne, jak się na przykład ogląda te rejony, w których Indianie byli kiedyś, nie? I tam są hotele, w których na przykład nie można pić alkoholu i uświadamiasz sobie, że to dlatego nie można pić, ani nie można kupić. Że to dlatego, że oni z alkoholem mają gdzieś jakiś problem, nie? Czy mieli jakiś problem. I Indianie jeżdżący fantastycznymi samochodami, a mieszkający w jakichś ruinach totalnych, nie? No proszę, wzmocniłem sobie. Umocnienia. Elegancko. Jak jeździłem z Orange po Europie, to też dużo fajnych miejsc poznałem i... To żeśmy jeździli z blogerami, to nawet poznawanie ludzi, którzy też jakby robią coś. Proszę, poddali się. Odwiedzono. Pozbierajmy te rzeczy. O, Yorkshire. Niche. No widzisz, o właśnie, ja też bardzo... Bardzo dużo dały mi też spotkania z, jak przy książce. Że... rozmawiałem z ludźmi, nie? I oczywiście wszyscy mnie interesują, z każdym tam wymieniłem. Jeżeli ktoś był, to wie, że z każdym wymieniłem parę zdań. Ale też ludzie, którzy, moi widzowie, którzy mieszkają za granicą, którzy przyjechali do Polski akurat i też dużo czasu poświęciłem na rozmowy. Jestem ciekaw, nie? Jakie rzeczy się wydarzyły. Facet mi opowiadał historię o tym, że rodzice się rozwiedli i ojciec planował wyjechać do Wielkiej Brytanii i chłopak wolał zostać z ojcem. I to jest rzadki przypadek, to właśnie jest jeden z moich widzów, nie? I opowiadał mi, że on pojechał też do Anglii z tym ojcem, że tam pracował, uczył się i że właściwie teraz już tak polski trochę mu trudno przychodzi, bo myśli po angielsku i zapomina niektóre wyrazy po polsku i potrzebuje trochę czasu, żeby sobie przyswoić język znowu po przyjeździe. I to były takie fajne, długie rozmowy i to jest coś, co mi sprawia dużo radości. Dlatego też jakby lubię też na czacie pogadać, chociaż wiem, że one, że te rozmowy nie dają takich możliwości jak tam, nie, prywatnie. Przeczytuję teraz, kupiłem sobie kolejne 4 tomy tej książki Rui. To jest to, a propos tą książkę Rui, to wczoraj wygrał Amateusz. Znaczy czytuję, kupiłem, ale czy poczytam, to jeszcze zobaczymy, nie? Chciałbym poczytać jeszcze. Jedno z moich marzeń to podróż do Stanów Zjednoczonych. No to w takim razie, skoro podróży było mało, to może coś na temat książki lub filmu poszerzających horyzonty. Wiesz co, to jest tak... Czasami nawet takie banalne rzeczy, to jest...
Wiesz co, nie chcę doszukiwać się na siłę filmów, które poszerzają horyzonty, bo jeden coś w filmie znajdzie, a drugi w tym samym filmie nie znajdzie nic ciekawego, nie? Więc to jest czasami nawet w banalnym filmie znajdziesz coś ciekawego. To chyba chodzi o to, żeby czytać jak najwięcej i oglądać jak najwięcej. Warto zawsze oglądać i czytać biografie. Znaczy, czytanie biografii jakoś nie zawsze mi wchodzi, natomiast filmy biograficzne, takie, które pokazują ludzi, trochę ich historię, jak w jaki sposób żyli, jakie decyzje podjęli w życiu, jaki to miało wpływ na ich życie, jaki świat ich otaczał, jak oni go postrzegali. To są takie rzeczy, które trzeba, jakby poszerzanie horyzontów to przede wszystkim przez poznawanie innych ludzi, nie? I takie książki i takie filmy są najbardziej wzbogacające. Ale nawet w banalnych takich rozrywkowych dziełach możesz znaleźć coś ciekawego, bo nie tylko chodzi o to, co się dzieje na filmie, ale czasami dowiadujesz się, co według scenarzysty jest interesujące dla widza, nie? I to poznajesz przez to też trochę tego scenarzysta, jego wizję, czy tam reżysera i... To są takie, nie? Biografie są naprawdę super. Dużo, dużo dają. Czy za mną jest tylko Green? Rebel, to pytasz mnie o coś, czy... Czy informujesz, bo ja wiem, że za mną jest green. Jest parę rzeczy jeszcze za mną, oprócz green screena. Przestawiłeś jednostkę? Aha, masz rację młody, nie zauważyłem. No ale to widzisz, no to gramy na bardzo wysokim poziomie trudności, więc tak, żebym się skupił trochę na czacie. Aj, stój, kurde. No chwilowo nie mogę grać w Asasyna, bo jestem za bardzo zmęczony i usypiam przy nim, no. Czy czytałem Boską Komedię? Chyba nie. A może? Ale wydaje mi się, że nie. To mi brzmi jak... Znaczy, wiem co to jest, nie? Chyba nie czytałem. Czy czytałeś może książkę Rama? Nie. Nie no, przepraszam, Niche, nie zignorowałem cię, tylko... ja pracuję na dwóch monitorach, nie? I ten, na którym czytam czat, jest na tyle niewielki, że muszę czcionkę bardzo powiększyć i w rezultacie mam maksymalnie 10 komentarzy na widocznych, więc łatwo, że... Istnieje duża szansa, że coś mi umknie, nie? Ja już sobie przewinę, co tam Niche żeś mówił. A, że prawie żeśmy się spotkali. Miałeś ochraniać mnie na Pyrkonie, kurde. No proszę. Tu są jakieś smoki. Fajne animacje są tutaj. Dobra, kurde, do strzelców się dokopać. No, słyszałem dużo dobrego o tym, o filmie dokumentalnym na temat Amy Winehouse. To już też mi ktoś polecał. Sam nie widziałem ciągle, ale no, słyszałem dobre rzeczy.
Nie widziałem Ramy. Nawet powiem szczerze, to nie słyszałem nawet o tej książce. Zrób sobie na full screen chat. Aha. No właśnie, mam podgląd w OBS-ie, więc... Więc wolę nie. Dobra, co tutaj jest strzelec, tak? Jak zachęcić kogoś do czytania, jeśli ktoś jest zniesmaczony lekturami szkolnymi? No chyba się nie da, wiesz? No, jedyne co można zrobić, to po prostu... kupić mu fajną książkę i liczyć na to, że przeczyta. Oczywiście, że jestem zadowolony z japaczki. No kurde, trudno nie być, nie? Wróżka przewiduje, że następny tydzień to tydzień szkieletów. Fantastycznie. Okej, wybierzmy się tam do nich. Widzę, że mnie czeka jakaś rozmowa poważniejsza. Czas na kupno trzeciego monitora. Nie miałbym go gdzie postawić, wiesz? Ten monitor, który tutaj stoi obok mnie, to jest 24:9 chyba? To jest bardzo fajny format do takich rzeczy właśnie. Jakieś kilka okien, jak trzeba otworzyć czy coś. Natomiast... to jest dosyć mały. Ale też nie mam dużo więcej miejsca. Musiałbym gdzieś przywiercić do ściany czy coś. I tak oto Thomas miał przyjąć swą pierwszą lekcję dyplomacji podczas spotkania z wówczas młodym jeszcze magiem, Masfarem z Domu Materii. Tym samym Masfarem, który później okrył się niesławą jako twórca pierwszej z istot zwanych dziś golemami. Jeżeli chodzi o Ursulę Le Guin, to jakoś nie mogłem... Nie mogłem jej przetrawić. W ogóle Ursula Le Guin to bardzo popularna pisarka była w czasach mojej młodości. To znaczy na półkach było sporo książek Roberta Howarda, było sporo książek Harry'ego Harrisona. No i było sporo książek Ursuli Le Guin. David Eddings też się zaczął pojawiać, ale jakoś nie mogłem... I przeczytałem wszystkie książki, jakie były... Znaczy, wszystkie książki, jakie były do księgarni do kupienia, przeczytałem. I mi została tylko Ursula Le Guin. I zacząłem ją czytać i nie mogłem... Nie byłem w stanie. Może byłem za młody. Nie czytałem Ziemię Morza. Znaczy, język raczej by mi nie przeszkadzał. W ogóle Świat Czarownic chyba jest jej cykl. Ja zacząłem od tego Świata Czarownic i to mnie nie przekonywało w ogóle. Bądź pozdrowiony. Jestem Masfar z Siedmiu Miast. A to Gloria, moja asystentka. Witaj, milordzie. Czarodzieju, pani. Jestem Thomas z rodu Wilka i na rozkaz imperatorowej Kairi Sokół przybywam zabezpieczyć szlak wiodący z przełęczy złamanej włóczni do Hammerfall. Ależ proszę, mój panie, o ile tylko nie zamierzasz zajmować jaskiń z kryształami. Zgoda, jeśli oszczędzicie nasz trakt i wędrujących nim kupców. Możesz zatem na nas liczyć. Nie jesteśmy dla ciebie zagrożeniem, ale na równinach znajdziesz go niemało. Lepiej będzie, jeśli wstrzymasz swe oddziały. Coś tam się obudziło. Doprawdy. Rozwikłałbym tę zagadkę. Ale nie zostawię przełęczy złamanej włóczni bez obrony. Mam propozycję. Może zasilimy twój garnizon na przełęczy, jeśli usuniesz ten kłopot. Panie, jesteś pewny, że mamy środki, by dotrzymać tego przyrzeczenia? Glorio, jeśli szybko nie zaradzimy temu niebezpieczeństwu, rozleje się wokół i zagrozi nam wszystkim. Bez obaw, Lady Glorio. Zajmę się tym niebezpieczeństwem. Dziękuję ci, czarodzieju. Twoje wsparcie przyjmę z wdzięcznością. No dobrze, to mamy jakieś historie. Coś chciałem, w ogóle fajnie się gada o książkach. Kurczę, to ja bym wam opowiedział, jest kilka takich... ja mam strasznie mam słabą pamięć do nazwisk. Autorzy mi wypadają z głowy, tytuły książek. To jest bardzo niedobrze, jeżeli chce się rozmawiać o czymś. Ale... jest taki chyba Kunz. Kunz się nazywa ten autor. On pisał o... Thomas Ott jest taki bohater.
I to jest też taka książeczka, która jest trochę naiwna, ale która mi sprawia ogromną przyjemność. To jest o młodym chłopaku, który potrafi się komunikować ze zmarłymi, ale nie tak bezpośrednio, tylko trochę pośrednio. Duży problem w ogóle w Polsce jest z tym, że książki są wydawane praktycznie co jakiś czas zmienia się forma wydawania książki, to znaczy jest inne wydania i to jest powtarzane. Ja mi ciężko jest zaczynam kupować książki, nie? I potem nagle wychodzą w zupełnie nowym wydaniu od początku i często zdarza się tak, że nie są na przykład posortowane. To znaczy mam taki duży jest przygody znaczy agencja? Nie. To jest Detektyw Dresden. Już nie pamiętam, też nie mogę sobie przypomnieć autora. To pewnie mi podrzucicie zaraz nazwisko. Jest wydawane od nowa w Polsce, bo to jest chyba kilkanaście albo dwadzieścia kilka tomów jest tej książki. Ona jest świetna, tylko w Polsce ktoś się pogubił, wydawca się pogubił i nie wie, że te książki są ułożone chronologicznie, nie? Bardzo często te przygody detektywa Dresdena opisują jakąś tam pojedynczą historię, ale oprócz tego jest taka nadrzędna fabuła. Znajomi, których ma ten Dresden i oni też przeżywają jakieś przygody i to trzeba czytać po kolei. A w Polsce to jest wydawane jakby każda książka oddzielnie. Nie są podpisane kolejnością. I to mnie do szału doprowadza. I już wiele razy stałem w księgarni przed tą książką, Jim Butcher, albo Butcher, nie wiem jak się po polsku czyta. Stałem przed tymi książkami, chciałem kupić nawet kilka, ale mówię, nie, no pierdziele, nie, będę siedział w domu i teraz podpisywał je pisakiem, żebym wiedział, która jest która. Więc to jest straszna głupota, że to jest w Polsce tak kiepsko wydane. Nowe zaklęcia mamy. Mało używam zaklęć, nie? Głównie atakuję. Mój syn akurat czytają teraz, co oni czytają? Pana Kleksa. To jest bardzo, bardzo spoko. No, nie lubię jak się zmieniają. Naprawdę, kiedyś te kilkanaście lat temu, jak się kupowało książki, chociaż może też się zmieniały te wydawnictwa. No. Nie przeszkadza mi to, że książki mają inne, w innych formatach są wydawane, ale jak na przykład kupujesz cztery tomy, I czekasz na piąty, czekasz, a nagle mija jakiś czas i znowu są te pierwsze cztery tomy i piąty wydany w zupełnie innym tym. To dziwnie to wygląda na półce, tych książek nie można rozpoznać i... Ja też nie mam takiej, wiecie, to książki u mnie... Znaczy u mnie książki zajmują największą ścianę w domu, nie? Dużo miejsca i w ogóle to jest też taka ozdoba. Oczywiście to nie po to kupuję książki, żeby nimi ściany ozdabiać, nie? Natomiast jak się tam chaos wkrada, to mi to przeszkadza. Wbrew pozorom, ja nie przepadam za pomysłami Ministerstwa Edukacji, bo na własnej skórze doświadczam tego, że dzieciaki mają za dużo nauki, to uważam, że lektury są nie najgorzej dobrane, chociaż mój syn będzie miał Biblię w piątej klasie. Ja nie do końca wiem, czy to jest jako fantastyka, czy literatura faktu, bo to wszystko zależy od tego, jak się tam komuś... O Jezu, tłumaczenie nas własnych to jest strasznie przykra rzecz. Jedynie gry Blizzarda mają dobre tłumaczenia nas własnych. Wszystkie pozostałe strasznie wychodzą. Dobra, ta miejscówka jest pod bohaterami. Dobra, okej. Poszukam, bo cały czas pytam o tą miejscówkę, gdzie mogę ściągać sobie sojuszników. O, skubany. Jest długodystansowiec. Mówiąc o Biblii, literatura fantastyczna, trochę przesadzasz. O, i tam przesadzam, kurde. Znaczy, trochę prowokuję też, nie? Ale to jest, wiesz, no... Dla jednego to jest literatura faktu, dla innego to jest fantastyka. Trzeba to przyjąć, nie? Do siebie, no. Nawet jeżeli ci się nie podoba taka opinia, no to ona, każdy ma do niej prawo, nie? Znaczy, to jest opinia, do której mam prawo. Eee,
obrócić monitor pionowo. To jest niegłupi pomysł, tylko że przy tych monitorach 24:9 nie da się ich obrócić pionowo, ponieważ podstawka jest za blisko i no nie da się, nie? Musiałbym... Dobra, ale tematów religijnych możemy unikać, nie? Bo to, że Jezus jest postacią historyczną, to wcale nie znaczy, że chodził po wodzie, nie? To nie jest temat, znaczy to nie są rozmowy, które nas w jakikolwiek sposób wzbogacą, więc... Ewentualnie na ścianie zamontować ten monitor, no pewnie tak zrobię, pewnie tak zrobię. Dobrze. Zastanawiam się... Aha, jakich... Dobra, nieważne. Jak ich nie zrekrutuję, to i tak ich będzie przebywało. Dobra. O kurde. Nie, ja nie chodzę do kościoła, ani z synem, ani z córką nie planuję. Ja w ogóle będę walczył... Ach, cholera. To chrzest nas czeka, ja nie wiem jak to wszystko... Ja to bym odpuścił w ogóle te chrzty i komunie i dał gdzieś dziecku wybór, tylko boję się, że to źle wpłynie potem na kontakty towarzyskie i tak dalej, no. No nie, też nie chcę o tym... Znaczy, to jest jeszcze coś, czego nie przemyślałem. No czekają mnie chrzciny. I ja za każdym razem mówię mojej żonie, że no powinniśmy, kurde, jednak w zgodzie z własnym sumieniem postępować i nie chrzcić, jeżeli to nie do końca się zgadza z naszymi przemyśleniami. No ale moja żona jednak walczy o to, żeby chrzcić, mimo że to też jest niezgodne z jej przekonaniami, no. Z komunią też ten problem, ale to, mówię, to jest temat, który do niczego dobrego nie prowadzi, więc podarujmy sobie. O cholera, kapłan mógł strzelać. No widzisz, święty Fistak, no... Pewnie, że masz rację, ja wiem, że to... Tylko moja żona wierzy w coś innego. No, moja żona uważa, że jeżeli nie ochrzcimy dziecka, to inne dzieci będą mu krzywdę robiły w szkole. Ja się z tym nie zgadzam, nie? No ale... No ale to wiesz, no to z żoną się tak nie dyskutuje za bardzo, nie? Czy wierzę, że w coś jest po śmierci? A co ma znaczenie, czy wierzę, czy nie? Po śmierci się przekonam, nie? To, czy ja wierzę, czy coś jest po śmierci, czy nie jest po śmierci, nie wpłynie na to, co mnie spotka po śmierci. Tak jest, dawaj go. Nie, serio, podarujmy sobie tę dyskusję, bo to często... Znaczy, są osoby, które się czują nieswojo bardzo mocno. A to nie jest temat, który można, wiecie, obgadać i ustalić jakieś wspólne stanowisko, nie?